Elo, elo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z gry The Last of Us, part drugi, przygody Eweliny Scyzoryk. To tak, w poprzednim odcinku ostatecznie pożegnaliśmy się z Diną. Powiedzieliśmy jej, jak mogłaś mi to zrobić? Moja dziewojo, tak mnie zdradzić z jakimś bojem i zaciążyć z nim? I myk z plaskacza je i powiedzieliśmy odejdź siną w dal i nigdy już tu nie wracaj. Dino. Tak powiedzieliśmy, a przynajmniej tak powiedziała nasza bohaterka Ewelina Scyzoryk. A tak całkowicie serio nie powiedziała tak i po prostu się z nią rozstaliśmy, bo byłaby dla nas... Ej, to jest jakieś tajne przejście. Byłaby dla nas dodatkowym ciężarem. Dosłownie byłaby dla nas ciężarem, dlatego że, no wiecie, wciąż jest te sprawy. Trochę mogłoby być to dla nas problematyczne. No i co, zostawiliśmy ją w tym teatrze i idziemy teraz spotkać się z Tomkiem, który ruszył bez nas, szmaciarz jeden, co nie, zamiast na nas poczekać, to ruszył bez nas i też jesteśmy na niego zdenerwowani trochę. No, Tomek Wojownik, jeszcze wszyscy myślą, że jest jakąś gigantyczną blizną, że jest to armia bliznów, a tak naprawdę to Tomek jest po prostu, nikt go nigdy nie widział, dlatego nazywają go blizny. W sensie, kto go widział, to zaraz umiera. No nic. Dobrze wiedzieć, że Tomkowi... O, wandalizm! Wandalizm! Ewelina Scyzoryk! Pralnia. Ohoho, no nawet szmaty mam pełno. Muszę zacząć rzucać ten, bo ja mam tutaj szmaciska, no jak mam pełne. Myk! Maksymalnie jestem z pełno dziewoja. Dobra, chodźmy jeszcze zobaczyć, co jest po drugiej stronie. Surowców mam od grona, jedynie jakieś piguły albo części metalowe by mi się przydały. Całą resztę mam... O kurwa, co to jest za miejsce? A wejdę. Jakiś garażyk. Warsztat, wyjebanie. Dobra robota, Ewelina Scyzoryk. Dobra, zbieram te wszystkie pierdoły. O, są mi piguły, to rozumiem. Amunicja. Uspokój się. O, jakaś kartka papieru. O, robi chudzie chyba. Nieźle. Muszę czasami tym padem potrząsnąć, bo się zacina tarka. Wszystkiego najlepszego, tato. Najlepszy pogromca klikaczy w całej strefie. Tak, ewidentnie to Robin Hood. Robin Lamus. Jaka wyjebana rzecz. Zawody ucznicze? Bierzemy to. Postawimy u siebie w domu, wszyscy będą myśleli, że faktycznie jesteśmy tacy zajebiści. Co się ukradnie, to prawda. Tak jest, tak jak przysłowie. Dobra. Dobra, mam już amunicję, mam już wszystko. Dobra, no miejmy nadzieję, że uda się coś fajnego zreperować. 88. Tak, ogólnie stabilność, szybkostrzelność, pojemność. Shotguna pojemność nie potrzebuje. Przeładowanie, stabilność. Myślę, że nie. Myślę, że pojemność w tym się przyda, bo tutaj taki problem zauważyłem, że on strzela pojedynczymi strzałami. Zmniejsza rozchwianie broni, dodaje lunetę. To też jest fajne z tą lunetą. Kurde. Dodaj magazynek zwiększający szybkość przeładowania. 3 do pojemności magazynka. Kurde, ale ta luneta. Biorę lunetę. Luneta się przyda, bo nieraz próbowaliśmy kogoś ściągnąć z daleka. No a niestety, badziewie to ciężko się strzelało. A z lunetą, która po prostu leżała sobie obok, będzie dużo łatwiej. No i klasa. Wystarczyło po prostu zamontować lunetę, którą zawsze mieliśmy przy sobie. Tylko jak debile musieliśmy dużo śrubków zdobyć, żeby było to możliwe. Tacy jesteśmy. Myślałem, że coś słyszę, ale to fałszywy alarm. Dobra. Śmietniki. Będzie tutaj coś cennego? Ewelina Scyzoryk mówi, nie wiem. Idzie, przejście, tajne przejście. Dobra, kolejny, jakiś zwykły sklep, a la bieda. Wszystko mam. Zero pigu.
Kurde, i kolejne rozczarowanie. No nic, jak następnym razem jak spotkamy, kurde, jakichś matołów, to będzie trzeba porzucać im trochę też minę, pułapka, bomba ogłuszająca. No, będzie trzeba trochę im porzucać tych pierdół, bo mołotowów i wszystkiego, bo kurczę, żal trochę. Żeby się zmarnowało. Jak mam się tam dostać? Kurde! Dobra, Ewelina, ty... Trzymaj się, Tomie. Przecież Tomiemu nic, Tomkowi nic nie jest, on jest motherfuckerem, Ewelina. Co ty pierdzielisz w ogóle? Prędzej by się zestrał, niż by coś mówił. Dobra, narysuję kutasa w zeszycie, bo dawno tego nie robiłem. Dobra, tak na serio, zobaczmy, co tam napisałam. Człapacz. Dobra, co ja tu robię? Jak ledwo zaczęłyśmy, niepotrzebnie to powiedziałam. O, teraz będzie dla mnie inna. Co ja tu robię? Jak? Ledwo zaczęłyśmy, niepotrzebnie to powiedziałem. Od teraz będzie dla mnie inna. Wiem to, że też ta pierdolona maska musiała pęknąć. Kiedy się zorientowała, że jest w ciąży. Gdzie byłyśmy kilka tygodni temu? W Boys? Pamiętam, jak wymiotowała w Kennewick. To za trudne. Nagle wszystko ma sens. Wymioty, to jaka była zmęczona. Ja pierdolę. Dina, dlaczego mi nie powiedziałaś? Dlaczego mi nie zaufałaś? A czy ja ufałem jej? Co powinnam zrobić za późno na powrót? Musimy to jak najszybciej zakończyć. Jebać WLF, WTF. No nieźle. Przygoda. Tra la 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 la. O, jest tu jakaś biblioteka. Dobra, czytaj tutaj coś, co mnie zaciekawi. Pewnie w tej szufladzie będzie jakieś gówno. Nie wierzę, naprawdę masz maksymalną ilość do pistoletu. Naprawdę 16 to jest maks, jakie można mieć do pistoletu. No ktoś tu chyba w Wąchocku się wychowywał. Dobra, kolejna wiadomość. Boris! Wilki wdarły się do bazy Fenry i znalazły listy członków. Podobno zaczynają pukać ludziom do drzwi, szukając żołnierzy. Nie dam się zabić w swoim własnym mieście. Kiedy sytuacja się uspokoi, spróbuję wrócić pod nowym nazwiskiem. Nie mogłem znaleźć Alfiego. Zostawiłam jego kamerę na twoim ganku. Jeśli nie wrócę, podrap go ode mnie porządnie. Zawsze lubił ciebie i Sofię. Jolantę. No jest tu jakiś przejście, nie wie, no kurwa, amunicja się wali, wala tutaj. A moja dziewczyna mówi, co? 12 pocisków to jest maks, jaki mogę mieć. Kurwa. No, zajebiście, zajebiste podejście, Ewelina, kurwa. Zamiast wziąć, masz taką gigantyczny plecak, nosisz każdy papier, drobnostkę jaką znajdziesz na drodze. A co tam jest? Ten nie wejdzie. Brzmi jak miejsce, do którego muszę się dostać. Może przez kuchnię się uda. Albo przez kibelek. Oj, tak, tak, byczku. No, ja nie przejdę. Dobra, nie świruj, to tylko szczury. Jeden mógłby być twoim przyjacielem. To tylko szczury. Jeden byłby mógł być tak naprawdę moim przyjacielem. W tej formie powinienem prowadzić rozgrywkę. W ogóle wolicie, jak prowadzę rozgrywkę w trzeciej osobie, mówiąc Ewelina coś tam, czy prowadząc to w pierwszej osobie, typu jestem Ewelina Scyzoryk. Zostałam stworzona, by zabijać. Czyli takie wczuwanie się w rolę i mówienie jakby za nią, czy mówienie o niej, że co ona znowu odwala? Chyba styl mieszany, jak mnie mam. Tak czy siak, wbiłam tutaj jakby nigdy nic i znalazłam co najwyżej rozczarowanie i smutek. Te knajpy z chwili na chwilę i z chwilę na są coraz gorsze. Powiem wam, że mega dużo szukania jest tutaj, a faktycznych profitów no tyle co nic. No nic, przydałby się jakiś porządny rozpiździec. Ale czy tutaj znajdę rozpiździec? No właśnie, boję się, że nie. Ale sprawdźmy to! Ewelina Scyzoryk. Powinniśmy atakować. Utrzymujemy pozycję, dopóki nie przyjdzie rozkaz. Mamy uważać, czy nie spróbuje tędy przejść. Mam coś. Wchodzimy tam. Nie wy...
Eweli... Myślisz, że jest powiązany z tą ze szkoły? Zdziwiłabym się, gdyby nie byli. Te cholerne małe grupki. Z dużymi walka jest prosta. Ci samotnicy mogą się chować wszędzie. Kumam. Znajdźmy go i wracajmy. Najwyżej wąchoc. Widzę ją! A wow, skąd to mnie strzela? A tam jest wąsacz. I tak miałam właśnie wyładować moje wszystko, całą amunicję. Możesz tak... Nie no, błagam was, dobra, czytajmy się, bo to było takie żałosne, że nie mogę. Znów do punktu kontroli mniej niż jedna minuta. No mam nadzieję, bo jak okaże się, że mnie wyrąbiesz na drugi kraniec świata. Co jest do cholery? Ja pierdzielę, te save'y są tak beznadziejne. Do... A... Dobra, zapomniałem, że mam przecież ten tłumik, mogę zamontować. Zasadzka! Zasadzka! To chyba z tamtej strony! Kurde, no jesteś upośledzony? Ja pierdzielę, przystrzeliłam do ciebie dwa razy! Wąsaczu! Dobra, no musiałam, kurde, za niestety, ja to nie jestem za załatwianie piesków, ale sami widzieliście, co się działo. Kurde, jeszcze cały tłumik poszedł jak psu w dupę! Dosłownie! Za dużo mam trochę amunicji, to muszę ją wystrzelać po prostu. Co tu dużo gadać? No chodź tu, wąsaczu. Kurde, no ja pierdzielę! No co ty tu robisz? No, z dupy się ci poprzewracało już? Nie no, w dupie się poprzewracało wszystkich tutaj. Ja pierdzielę! No kto mnie widzi? Śru, zobaczmy. Ten safe jest tak beznadziejny. Kurwa, kurwa! A ty skąd się tu wziąłeś, z Wąchocka? Nie, błagam cię. Co to jest? Zrestartuj mniej niż minuta. Zrestartuj starcie. Zobaczymy, gdzie to mnie przeteleportuje. Co? Jestem bardzo ciekaw. Tutaj, dobra. Myślisz, że jest powiązany z tą ze szkoły? Zdziwiłabym się, gdyby nie byli. Te cholerne małe grupki. Z dużymi walka jest prosta. Ci samotnicy mogą się chować wszędzie. Kumam. Znajdźmy go i wracajmy. No i... Co ty robisz? Dobra, easy. Roztegowanko. Ja musiałem go załatwić, wiecie jaka jestem. Jaka jestem? Eweli... Co się dzieje? Zwęszyłaś coś mała? No jakim cudem ona to zwęszyła? Ja pierdzielę. Zginął w tajemniczych okolicznościach. Pies zgubił trop dzięki mojemu podstępnemu strzelanku. Dobra. Musimy być ostrożni z tymi pieskami. Będzie jak i tak jak lubię pieski. Tak te są wyjątkowo agresywne.
Ale tłumik okazał się być nawet skuteczny, powiem wam. Dobra, nikt mnie nie śledzi. Dobra, nasza. Dobra. Są wysokie trawy, więc będzie łatwo się przemieścić. I z też wysokich traw, wiecie co jest jeszcze łatwe? Strzelanie. Musi się tylko zatrzymać. Nie wierzę, że nie trafiłem. Kolejny martwy żołnierz! No bez jaj! Blizny? Ja pierdzielę, jak można tak to zrąbać? Przecież to jest najbardziej stała w miejscu, jak mogłeś nie trafić? Dobra, zresztą. No błagam cię, stąd to już musisz trafić. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się, powiedziałem. No kurwa, mówiłem, nie ruszaj się! Azor, uspokój się, zrąbancu! No, złapałam się! Chowa się w trawie! Nie wierzę, że tu urobiłem unik przecież, rąbańcu! Bierz ją! No i zabił mnie po prostu w świecie. Ach, sterta gówna. Tak to jest, kiedy się chce wchodzić zbyt bardzo w konfrontację. I nagle jestem... Gdzie ja jestem? A, wiem gdzie ja jestem, dobra. Czasami mam wrażenie, że trochę tak narąbali tych takich szybkich save'ów, że masakra, w jakichś randomowych miejscach ci zapisuje. Już nawet ludzi nie ma. Ja nie wiem, co to za save jest beznadziejny. Save, który usuwa wszystkich ludzi, czy o co chodzi? Nie, no błagam was, naucz się strzelać, madafaka! Nacierać! Możesz, kurwa! Ty chyba w Wąchocku się nauczyłeś strzelać, masz! Za swoje, ja pierdzielę, co za stek bzdur! Zaraz wam rzucę tam bombę wygłuszającą, to się nauczycie. Nie, no nawet unika się nie zrobić. Nie no, pierdziele to, kurde. Masakra z tym pieskiem, powiem wam, masakra. To jest najgurdurniejsze z tym pieskiem, nic się zrobić, nie da, rzuca się na ciebie, nieśmiertelny skurczybyk. Twoja stara kurwa! Ja pierdzielę! No ja pierdzielę, nie za szybko! Masz za swoje! No już biegnie tu skurczybyk ten jeden. No. No przecież uniku się nawet zrobić nie dało! Dobra, wyleczmy się. Pierdziele, rozwalaj ich wszystkich i je skończy matematyka. Nacierać! Pewnie! Która to jest ta bomba? A to jest taka bomba, że do postawienia. Dobra, no i co? Nie no, chyba se jaj robisz! Co tu, co do cholery?
Ty pijany jesteś! Ty już dawno nie żyjesz! Nie no, nie da się, kurde, za szybko strzelają. Powiem tak, to była chyba, no nie wiem, jedna z najsłabszych moich akcji ever. No masakra, tak żenującej, tak żenującego starcia i tak bardzo nieudolnego starcia, to chyba w historii starcie było naprawdę, no żałosne to było, masakra. Tak. No nie wiem naprawdę, co mam powiedzieć, no tak bardzo to było nieudolne, że to się w głowie mieści. O panie, po prostu zaraz się schowam z zażenowania. No tak, generalnie standardowo chcieliśmy zrobić tak, żeby wszystkich ubić, bo wiecie jaka jestem. Jestem taka, że... No wiecie, mu trzeba, nie zostawiam nikogo przy życiu. Co nie? I być może tutaj najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu, wiecie, przejść. Nie mam w ogóle żadnej broni białej, po prostu przejść. Sobie uciec stąd, bo pewnie dałoby się tak ładnie przemieścić, bo gra została tak skonstruowana. No ale znacie mnie. Ja tak nie mogę. Tak przejść obojętnie, zostawiając kogokolwiek przy życiu. Joel mnie tego nauczył. No i doszło do takiej wymiany ognia, że po prostu Bóg napłakał, no. Tak? Tak się mówi? Dobra, no nic. Pozbierajmy tutaj, co tu zostało i wynośmy się z tego miejsca. No, ale ogólnie pewnie trzeba było się tutaj przekraść. Pewnie byśmy to na chillku zrobili, co nie? Tylko po prostu mówię. Moja naturalna wola zabijania po prostu uruchomiła alarm. I tyle w sumie. No i teraz oni już by się tutaj nie dostali. Co nie? Dobra, mamy w sumie do tego mamy w sumie teraz też pamiętam. Do tego mamy teraz ten, jeszcze celownik optyczny, więc to jest ten. No, więc to jest taka całkiem dobra broń w sumie. Tą broń oczywiście mamy z tłumikiem. Dobra, przynajmniej już nie ma tyle amunicji. Teraz trochę z leworweru postrzelamy, bo zaraz z dołu będzie full. Bo nasza bohaterka to 12 amunicji na broń może tutaj wrzynosić. Taka jest wygodniejsza. Takie ma zasady. Ewelino Scyzoryk, tylko 12 pocisków do jednej broni. Tak mnie Joel nauczył, od dziecka. Uuu, świeży śmietnik. Zajebiście, pewnie znajdziemy tam jakieś jedzenie. Kurwa, widać, że jeszcze nie przeszukany. No zajebiście, w ogóle ktoś tutaj ten śmietnik postawił, co nie? No kurwa, zajebiście, pod takim kątem postawiliście prześmietniki? Nie no, klasa sama w sobie, nie wiem kto, jaki geniusz to robił, ale... Ktokolwiek to był, no był pieprzonym geniuszem przecież. No postawili śmietnik sobie pod takim skosem i się dziwią, że za każdym razem jak się bramę ktoś otwierał, to ten śmietnik się wypierdalał stamtąd. No nic. Ciekawe, czy uda mi się na niego wejść, żeby się nie sturlał. Też wydaje mi się, że jesteśmy pod lekkim pochyłem, ale dobra. Po prostu taka czasóweczka malutka. Udało się. No, udało się. Dobra, znowu amunicja do pistoletu. Widać, że amunicja do pistoletu wala się tu wszędzie. Dobra, zobaczmy, czy możemy jakieś gówno teraz ulepszyć. Nie, nie możemy, bo w sumie nie mamy w ogóle tych przyborów do ulepszania.
Ale no, jak tu znajdziemy parę tych przyborów, no to... To dużo nie jest. Dobra, jakaś wiadomość. Wiadomość ludzi Wąchocka. Boris, bardzo mi przykro to, co wilki zrobiły Sofii. Bardzo straszne, w jakiś sposób czuję się za to odpowiedzialny. Od pewnego czasu podburzałem miasto, chciałem się sprzeciwiać wilkom. Kiedy zaczęła zamalować wypisane przez nich zasady, powinienem był ją od tego odwieść. Co gorsza, ukrywałem to przed tobą. Myślałem, że sama przestanie. Wiem, że chcesz się zemścić na wilkach. Wierz mi, czuję się dokładnie jak tak samo, ale nie możemy tego zrobić. Nie teraz, musimy działać rozsądnie. Pozwolić, by emocje opadły. Ludzie będą oczekiwali, że im powiesz, co trzeba zrobić po wybuchu. Po wybuchu epidemii byłeś ich przywódcą. Musisz znowu nim zostać. Nie pozwólmy, żeby wszystko, o co walczyliśmy, poszło na marne. Oh yeah. Dobra, błagam, już nie róbmy takiej siupy walki, bo... Jeszcze czuję, teraz Ewelina będzie się budzić w nocy i czuć taki wstyd wewnętrzny i tak będzie się budzić i mu: ja pierdzielę, ale siupę wtedy zrobiłem. No, do końca życia będzie się teraz gryzła, że zrobiła taką siupę podczas tej walki. Kurde, naprawdę, tutaj ten tryb eksploracyjny to jest, kurde, padaka straszna, co nie? Jeśli ktoś chce robić to faktycznie na 100%, to wchodzenie do każdego z domku to jest taka trochę, powiem wam, udręka, co nie? Wejść do każdego domku, no zajebiście, Max. Jak tu nie używać leworweru? Gdzie ja wskoczyłam? O cholera. W dupę. Człopacze. Ja pierdzielę, gdzieś ty wskoczyła w ogóle? Gdzie co ty zjebałaś teraz w tej chwili? Jeszcze to są te gówniaki, kurwa. Dobra, zabijemy ich. Nie mam maczety żadnej, ajajaj. Dobra, zresztą. Czas wykorzystać trochę moje umiejętności. Nie, nie! Ja pierdzielę! Ty jesteś upośledzona! Postaw te gówno! No i wysadziłem przy okazji siebie, zajebiście. Zajebiście, Ewelina. Nie no, klasa jesteś, dziewczyna, no kurwa. Ty przechodzisz sama siebie po prostu dzisiaj. Dobra, zróbmy dodatkową apteczkę. Zrobione. Możemy to też zrobić. Nienawidzę człapaczy. Nienawidzisz człapaczy, ja nienawidzę twojego debilizmu czasami po prostu. Kurde, masakra, Ewelina. Chciałem, no dobra, tam trochę to taki mój błon, ale generalnie chciałem postawić pułapkę, a strzeliła z karabinu. Kurde, co za dziewczyna. Masakra, dobra, nic. W ogóle po cholerę ja tu wbijałem, zacznijmy od tego, co to za miejsce jest? Niby poziom trudny, amunicja tu się wala po prostu na każdym kroku. Cześć, 4 mam? To jeszcze za mało. O, ja propa apteczki. O proszę, było normalne wyjście. O, nawet zeszycik znaleziony. To mi się podoba, zobaczmy co daje nam. Rodzaj ulepszyć precyzja. O, aż musimy to zbadać w takim razie. Precyzja, uła, dobre. Kurde. Zwiększa stabilność broni, celność podczas ruchu. Prędkość do ruchu. Wykrywasz wrogów w większej odległości, nasłuchiwania, celujesz naciskając, aby wstrzymać oddech i ustabilizować broń. Celując, wciśnij, o kurde, to jest w ogóle porąbane. Tam gdzie się jest zablokowane, dopóki nie zdobędziesz odpowiedniej broni. Dobra, celność, no, powiedzmy, że...
Powiem tak, szału nie ma trochę w sumie, jak tak trochę pomyślę sobie. Dobra, i wyjście na zewnątrz. Dobra. Nie no. Wesoło, wesoło. Ile ich tu jest? Dużo? Czy to tylko jeden śmierdziel? Chodźcie tu, wąsacze! Jeszcze ktoś? Ha? Ktoś jeszcze chce się zwierzyć? Skup się. No to na górę. No właśnie, tak sądziłam. Lamusy. Nie, bez przesady, to weźmy. Lamusy z Wąchocka. Jak się dostać na schody? No coś wymyślimy, Ewelinko, nie nerwuj się ty tak, dobra. To tak, stąd przyszłam, tak? Tak, dokładnie. Stąd przyszłam, sprawdźmy budyneczki. O, prawdziwe studio tatuażu. Fajnie, co nie? Fajnie, fajnie, Ewelinko. Prawdziwe studio tatuażu, jak się patrzy. Ej, ale masakra, to jest tak dużo exploringu w tej grze. Mimo, że gra jest liniowa, tak jakby nie patrzeć. No to tam to jest taki typowy, chodzisz po tych wszystkich budynkach i eksplorujesz. To wiele więcej niż w pierwszej części. Wiesz, że sercem zawsze pozostaniemy w Hillstreet. Ale kiedy zastrzelono sobie, postanowiliśmy udać się na stadion razem z pozostałymi. Musimy pomyśleć o naszych dzieciach. Brandmanowie. PS, kilka godzin temu widzieliśmy Borisa. Próbowaliśmy z nim porozmawiać, ale jakoś dziwnie się zachowywał. Pogadaj z nim. Mam nadzieję, że do nas dołączycie. Ja w sumie nie wiem, po co czytam te wszystkie listy. One w sumie nawet nie są ciekawe. Świeży śmietnik. Też to słyszę. Co kurwa? Kurde, unik! No powiem wam, że prawie perfekcyjny akcja. W ogóle rewolwer jest wyrąbany teraz, bo po jego ulepszeniach to on zabija na hitka. Zajebisty jest rewolwerek. Powiem wam, no kurde, klasa sama w sobie, zdejmij tłumik. No. To powiem wam, że tutaj taka profesjonalna akcja się zrobiła. Wiecie co tu mogliśmy zrobić? Użyć rąbanego mołotowa, ale kurde, trochę... Oczywiście za późno o tym pomyślałem! Standard. Tak, użylibyśmy standardowego mołotowa albo bomby. Bomba też byłaby fajnym pomysłem. Teoretycznie. Potem sam bym w nią wszedł, oczywiście. Piguły. Dobra, gdzieś tu na środku świata będzie wypisane na bank. Jak otworzyć safe? Zobaczmy. Hej, Tom. Okej, na razie nie widzę nic. A propos otworzenia safe'u, ale... Zazwyczaj to jest na wprost ci się gdzieś rzucę. A zaraz znajdziemy coś, co pomoże mi otworzyć ten safe. No co, mówisz, że to jest pierwszy safe, który nie jest wypisany na ścianie? No faktycznie, trochę dziwne. Zazwyczaj kody do safe'ów są wypisane na ścianie, albo przyczepione do tablicy. W każdym razie gdzieś się walają, wyjątkowo tutaj nie ma żadnego safe'u, kodu do safe'u. Ciekawa sprawa. Okej. Nietypowe, nietypowe, powiem wam. Safe, a z tego co widzę, on jest sześciocyfrowy. Dobra, pewnie odpowiedź jest, jeśli nie tu, kto gdzieś niedaleko tego miejsca. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, wrócimy się jeszcze tu pewnie. Ale chodźmy do tego salonu. Po prostu musimy znajdować kartki. Kartki papieru, które po prostu mnie nakierują.
O, proszę, pigły. Kolejne pigły. Dużo mam tych pigłów, 60. Dobra. To patrzcie, to teraz możemy wziąć. Szybkie zabijanie. Bierzemy. 100% do szybkości. No i teraz to jest super akcja. O, specjalista, dostałem trofeum, zdobyłem. Nice. Dobra, troszkę, nie widzicie, czasami idzie dobrze, czasami jak mnie atakuje dużo zombie, to panikuję. I nawet prąbanego uniku nie potrafię zrobić. Teraz słyszę was, gdzieś tu są. O cholera! Chodź tutaj, grubasie! No chodź! Pal się, gnoju! Fajnie? No i co? Fajnie było? Ach, musiałem trochę powydawać tej amunicji, bo strasznie dużo jej miałem. Ale rewolwer jest sztos. Rewolwer na hita zabija każdego zombiaczka. Mega opcja. Dobra, i teraz, kiedy troszkę postrzeliśmy, w końcu jakoś tak jestem szczęśliwszy. O, może kod do sejfu będzie, sprawdźmy. O, znowu coś Ula napisała. Uli, a może do Uli po prostu ktoś pisał. To był Boris. Rozstrzelał tamten patrol WTF. Na moich oczach. Jezu, rozumiem go. Zabili mu córkę, ale właśnie wydał na nas wyrok. Mamy tylko jedną szansę na przeżycie. Musimy go wydać. Wiem, że to twój przyjaciel, ale jeśli wilki zabiły tę dziewczynę z powodu jakiegoś grubiego grafii i głupiego grafii, to pomyśl, co zrobią nam wszystkim za ukrywanie człowieka, który załatwił im trzech ludzi. Jasne. Poczekajcie, jakaś wiadomość. Dobra, wydawało mi się. Wuda. Amunicja do rewolwera. No to akurat sponio. Coś tu jeszcze jest? No jest i przejście chyba do tych schodów. Dobra. To wiecie co, zanim tam pójdziemy, to jeszcze szybka cofka. No bo sprawa sejfu nie została rozwiązana. Więc szybka cofka. No, to jest chyba przejście dalej. Mogę otworzyć tego vana? Nie mogę. Poczekajcie. Nie, dobra, tu już niczego nie ma. Dobra, zastanówmy się, ile ich tu było dużo. Nie znaleźliśmy tu żadnej podpowiedzi. Żadnej podpowiedzi, na pewno? I z nich też nic nie wypadło, prawda? Żaden list. A pod śmietnikiem niczego nie ma. Sprawdzam, czy może coś przeoczyłem. Muszą być... Zegar się zatrzymał, ale to byłoby tak głupie.
To byłoby głupie żyłopanie. Dobra, plakaty. Sprawdźmy w ogóle. Sprawdźmy tak podręcznik. O, w ogóle ciekawe, czy mam ten, co zdobyłem. Chyba jest. To jest ten? Ten, co. Tesseractor? Nie pamiętam. Dobra, zobacz. Notatka do wydania, list salonu, list, rysunek. Dołącz do WTF, ulotka. Pamiętnik. Aż tak daleko byśmy się nie cofali, tak mi się wydaje. List, tu są same te listy były. Tu były jakieś numery. Numerów nie było żadnych. Z kondolencjami. Czegoś brakuje, kurczę. Czegoś brakuje. Zaczekajcie. Nie wierzę. Ja pierdzielę, jak to było głupie. Dokładnie tam, gdzie skończyłem moje poszukiwania, czy się cofnąłem się do sejfu, okazało się, że był kod do sejfu. Siema, Dej, spadnie spytać o kombinację do sejfu. Jak mu ją podejść, to będzie wracał jeszcze z 8 razy, więc lepiej od razu podejść do warsztatu, wprowadzić ją w samochodzie. Kod 308265. Ja pierdzielę, pamiętacie, dokładnie tu byłem. I dokładnie tu byłem, idę i tam jest, i tam były drzwi. Powiedziałem, nie no, trzeba znaleźć kod do sejfu. Ja pierdzielę, jaki steg głupot. I teraz już trzeci raz biegam do tego sejfu. Boże, Ewelina Scyzoryk, ty to też jesteś kobietą taką. No nic, dobra, biegniemy. Trudno się mówi. Trochę sobie więcej pobiegam. Dobra, jeszcze raz. Jaki tam był kod? 82 chyba. 8, nie, 30. 82, 65. Okej. No i zapomniałem. Kurde. Nie, nie dziennik! Nie obchodzi mnie dziennik. Pokaż ten koda jeszcze. Jeszcze raz. 82 jest po środku. 30. I 65. Dobra. 30 jest pierwsze. Okej. Spróbujemy. 30. Trzydzieści, 82. I 65. No i mamy to. Dużo. O kurde, kabura, zajebiście. Nareszcie coś sensownego. Będę mógł rewolwer nosić tuż koło siebie. Zajebiście. To już dawno powinienem znaleźć. Maxa mam? Kurde, to się naprawdę, takie rzeczy to tylko w tej grze się zdarzają. Żebym miał maxa do jakiejś broni. Kurde, muszę więcej, nadal muszę więcej strzelać, ale zajebiście, że mam tą kaburę. Zajebiście, dobra. No naprawdę, muszę więcej strzelać, bo ja tu widzę, że ja to za bardzo jestem rozpieszczany przez grę. Na poziomie trudnym człowiek gra, a tu wszędzie się walają, wszędzie się wala amunicja. Składników jest co niemiara. Nie pisało, że to ciekawe, jak jest na normalnym poziomie trudności. To pewnie składników jest jeszcze więcej? Dobra, teraz z czystym sumieniem możemy iść dalej. O, piguły, zajebiście. Zajebiście, piguły, piguły, piguły. Dobra, ale zanim udamy się na schody, jest to też idealny moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek z The Last of Us Part 2. Elo, elo!